Witamy wszystkich. Dzisiaj sobie dalej zagramy w Sleeping Dogs. Jest już trzeci odcinek. Będzie grać dla was boss, komentować Kosmo, tak jak ostatnio. Gdzie dobra, się znajdujemy? W naszej melinie. Tak, w naszej chałupie. Może ten strój od razu zmienię. No, dowiedzieliśmy się, że jednak stroje dają różne rzeczy. I ten strój także poprawia... Nawet pisze po lewej stronie, porywaj właśnie, samochody się... z większej odległości. No i on to poprawia właśnie, że z dalszej odległości można zapewne skakać na nie. Ciuchy na siłownię, wtop się w tłum, nędzne ciuchy, nie wiem jak mówisz. Daj to, co najlepsze, co ci najlepsze jakieś poprawi statystyki. Tam z poprawianiem statystyk, ale jak menel nie będzie wyglądać, nie? A co tam? Żeby uciekać przed policją, widzisz? Nędzne ciuchy. A siłownia? Nic nie daje. No to dziwne. Powinna być siła większa. A deflatowy strój? No to jak ci tutaj deflatowy? Z gołą klatą. No to teraz mam. No taki to na pewno nie był deflatowy. No masz, nie? Ale wszystkie części... Mam bez czapki. Widzisz, wszystkie części, które ty ubierasz, coś ci dają. To jest, nie jest tak, że... Czapka nie. A widzisz, już... podrobione buty już jakieś coś poprawiają. Dobra, na razie niech śmiga w tym, co ma. A kompletne stroje, co to masz? No to... to aha, to są miałem te ciuchy. O, co tu jeszcze jest? Nie widziałem tego. Shenzhen. Na razie to weźmiemy, potem jak coś lepszego będzie, to się założy. Chcemy się odlać. W tej grze są naprawdę fajne elementy. Wszystko można robić. Tak jak na prawdziwo. Dobra, idziemy skminić jakąś misję. Na razie ta chata jest obskurna. Miejmy nadzieję, że później będzie jakaś lepsza. Idziemy po mój motorek. Musisz coś lepszego chyba do tego garażu sobie znaleźć. Tylko gdzie teraz? Co my tutaj mamy? Spotkać się z Winstonem. Rada stylisty. O, może do tego widzisz? Się zajrzę. Nalot policyjny. To stylisty pojadę. O, coś nowego. Zobaczymy, co to jest. Gdzie jest ten stylista? Góry chyba. Tymi schodami się dostanę. Zobaczymy, co ci stylista będzie miał ciekawego do powiedzenia. Hey, mister! You got a moment? To jest chyba to, chociaż nie jestem pewien, ale... No ale dusze Y nic się nie dzieje. Pułapka, yes, ciekawe. Nie, na pewno nie. A jednak... się znowu w parkura pobawić. Tak była pułapka. No. To sieroctwo skakać nie umie.
zwiewa z twoją kasą, łap go. Staram się. Jak tu zgubię swój cel? Nikogo nigdzie nie gubię. No wszystko się do łomotu sprowadza. Już nie pamiętam, na który się ich namierzało wszystkich. Coś mi nie wychodzi, nie wiem, spróbuję ich normalnie rozwalić. Aj! I z nogi prosto w twarz. Ot taki kłaścik. Nieładne takie pułapki. Ja już myślałem, że jakąś radę dostaniesz. No fajne jest takie no tak się poruszać po tym mieście. No takie płynne jest, takie te poruszanie chyba. Nie chodzi mi o to, że płynne, aż po prostu się dostać w różne miejsca. Że jakaś barierka nas nie ogranicza, tylko możemy się wspiąć, przeskoczyć, pokonać przeszkodę. Weź teraz do policji pojedź. Potem pojedziesz do Winstona. Jakąś może dobrą brykę tutaj. Winston, ale... Nie mam nic innego. Wcześniej było. No wiem, nalot był. Tu jakiś ścigacz. A to ciekawe. To zniknęła ta misja? Nie może być. Już się pojawiło. No nie wiem, czy coś tutaj świruje. Daleko byłem. Ale misja. Aj. Myślałem, że jakieś bardziej coś skomplikowanego. O kurde. A tu rozwal bandytów. O się ich zrobiło. Dobra, jednego się pozbyliśmy. No śmieci trafiają do śmietnika. Nie poddają się. A ten jeden nawet w kasku się bije. No ciekawe, czy wytrzymalszy przez to będzie. Myśli, że ma kask i kozaczy. No się nie poddają. Ciężko, żeby ktoś się poddał. Jak jest tylu na jednego. No patrz, widzisz? Ten w kasku jest dobry. Powinienem nie mieć prawa tego wygrać. Masz dosyć, że cię trzyma. No jeszcze jesteś niebezpieczny dla nich. No jeszcze znowu. Aż kurde, odgłosy tego cwaniaka. Łamanych kości. Trzeba się inaczej pozbyć. Ja się mówiłem, kask do domu. Jak pozostało bandziorów jeden? Jak ja tu dwóch widzę? A jeszcze przyjadą.
O! Patrz, twój motor się bierze. Może to był właśnie... A nie wiem, w sumie. Ślady po walce zostają. Zhakuj kamerę. Gdzie tu jest kamera? A, dobra. Widzisz? Tylko jak się to hakowało? Musisz mieć... Będą inwigilowani. Czekaj, jak tą kamerę zhakować? A gdzieś w okolicy. Wysoko. No tu się świeci. No to, może wejść na śmietnik. Ta, na śmietnik. Czekaj, po kablu trzeba iść. Może jakiś sprzęcior będzie, gdzie tutaj górą idzie. Się w detektywa zabawić. Gdzie jest kabel? Tam biegnie. A jest, widzisz? A tam, gdzie ty byłeś, koło tej pułapki, też widziałem coś takiego. Bo to jest to samo miejsce. No. Tak blisko, jedno po drugim, bo... Tak. No i... Dobra, pozostaje próby, 6 prób tylko mam. 4 różne. Będzie 7, 2, 4. Ciekawe, ile liczb będzie złych na samym początku. 8. Pewnie wszystkie. Błędne położenie. Czyli już 7, 2, 8 nie ma co. Tutaj damy 4. Trzeba myśleć. 2, a nie, 1 niech będzie. Trójka. W tych grach logicznych. I 9. A to czekaj, gdzie jeszcze 4 nie było? Tutaj damy 4. Wiesz, że 1 i 9. Z powrotem 1. Tutaj wpakujemy 9. Czego nie było? Jakiej liczby? 6. 5. No 5 też. Dobra. A dobra, wszystko wiadomo. Jedyneczka. A jakbyś miał jedną albo dwie próby, wtedy to byłoby dopiero trudne. To by było niewykonalne praktycznie. Trzeba by było po prostu fuksa mieć. Skorzystaj z systemu monitoringu. Wcześniejsza misja dla policji też podobnie wyglądała, więc... Struktura tych misji. Jakiś fajny ścigacz. Powtarza. 2 nawet. Jeszcze alarm uruchomiłeś w jakimś wozie. No widzę, że nie umiesz jeździć. No dobrze, że miał kask. Przynajmniej głowy sobie nie rozbił. Kurde. Te kręte uliczki Hongkongu. System monitoringu. W domu. A jak żeby inaczej można? W twojej melinie, tak dla niepozoru, aby nikt czasem nie wiedział, że jesteś z policji. To jest twoja dziupla. Lagi to niedobrze. Nie powinno lagować. A lagi jakiego typu? Z której mam skorzystać? Z tej? To z tej na dole. No, bo aktywność triady. Mogę spróbuję odświeżyć stronę, nie wiem. O,
Coś tu się dzieje, jakieś zgrupowanie. Jakby oni wiedzieli, że są na podglądzie. A czemu mam go aresztować? Co on zrobił takiego niby? Stoi sobie ładnie w miejscu. Jest niedobry, trzeba go aresztować, widać. Dobra, jak... muszę, to ale muszę. Się zdziwią. Tak, mają ich, mają. Dobra, idziemy coś zrobić dla triady. Jakoś mam wrażenie, że tam te misje są ciekawsze niż te do policji, jak na razie. Zobaczymy później. Że jakieś autko skminimy. W sumie to daleko nie ma. No i na piechotę możesz. Mieszkasz blisko. A ten niebieski gościu na mapie, co to będzie? I co się świeci? Jakieś kamery. Te kamery wszystkie. Policjant. Co on... co możesz zrobić z nim? No nic, no po prostu bym ktoś kogoś uderzył czy coś, zaczął mnie gonić, nie? No może idzie pogadać. No da, na pewno. Wymień spostrzeżenia. Cywila do bagażnika. Jesteśmy poprawnym obywatelem. Jak już to bandziora możemy złapać. Gra do dobrego glinę. Hey, we've been waiting for you. You guys smell something? I do. It's excessive. Szczura gówno jada. You know what happens to rats, Wade? Yeah, I heard. Conroy gave me all the details when he was helping me out on that mini. Misosera! Who the fuck do you think you are, huh? You come in out of nowhere and suddenly our guys start to get arrested? He ratted out pop star Winston. I know he did. Oh, you're gonna do it alone. This motherfucker right here is a snitch. Is that right, Ming? You fucking rat. I sent you to pop star, and now he's in jail. Yeah? And who stands to gain the most from that? You're gonna take over pop star's whole ketamine racket now. No more scraps for you. You'll supply the whole city with drugs. You and dog eyes. Pop star's gone, but you're still dealing, aren't you? So who's supplying you? O, to dobre pytanie. Are you guys actually listening to this asshole? He's a rat. He's a fucking rat. Think of the whole gal young and not stop. You're still working for that bastard, aren't you? I mean, wait, Winston, I swear. Oh, he's a dirty fucker. Go fast, my lord. My lord. O. Kiepsko skończył. Ludzie nie cackają się. Jakieś podejrzenie, od razu kulka w łeb. Fucking rat. Clean it up. Loyalty's important. By oni wiedzieli, że jest z policji. A i nie pasowało im to chyba, że skądś prochy brał, a ich dostarczyciel poszedł siedzieć. Więc mieli podejrzenia, że robi dla kogo innego. A już się domyślali. Koszmary go nękają. To, a teraz będziemy się to śnić po nocach.
Ale dziwna struktura, taka jedna misja. Praktycznie jedna, dwie misje. Bierzemy się na koksa. I cały dzień minął. O, mam jakąś paczkę odebrać. Teraz mi kolejność źle gangu coś zrób. Później dla policji. A nie, on musiał się zdrzemnąć. Się o wieczorem obudził. Po schodach, motorem. O, łatwiej jadę. Ping? No, there's no ping. How about the owner then? I'm the owner. Just not ping. No właśnie, nie zapominam, że jest lewostronny. I'm picking up hardware for Orange Lotus. You know it? Orange Lotus? Sure. This is some pretty sophisticated stuff. Sure you can handle it? I'll manage. My number's on the package. You need a hand getting slot X into socket Y? Give me a call. Jaka aluzja. O, jakiś znowu, skubaniec. Znowu cię ktoś okrada. Masz jakiś podatny jesteś na te kradzieże. Trzeba być sprawnym, żeby po taką ścianę się wspiąć. No już jak tak ci zależy, mogę wandować kogoś do bagażnika, no. No i tego kumple. Myślę policzka. Dwoje widzów z tyłu. Ciekawe, kogo to pingują. No, zobacz. Chciałem go chwycić i nie mogę. Jeszcze żyje, dobra. Torba. Zadzwoń do Raymonda. To jest misja dla kogo? Dla triady czy dla policji? Triady. Pogubiłem. Gdzie tam ranny cywil? A ty te minusy dostajesz? To te minusy do jakiego konta one idą? Do... No, do policji, PD... nie? Policji? No, jakiego? No, tak myślałem.
miło łatwo mieć dużo punktów tam. Każda stuczka, zabity cywil, to już punkty minusowe. Ale to fajnie, taki system. Trzeba być przykładnym gliną. Bardzo łatwo idzie te minusy sobie narobić. Ciekawe, czy minusy dla triady też idzie. A ten co? Patrz to! To jest ciekawe, że wsadziłem jakiegoś kolesia i jakiś inny koleś próbuje mu pomóc. No bo nieładnie tak. No ale fajne. Patrz, widać go w bagażniku. No ale że cywili, przechodni. Że chciał mu możesz pomóc, to mnie zdziwiło. No ale, ale na przykład mi chodziło o to, że też możesz na nich element otoczenia wykorzystywać. Fajnie, no, w każdym kurde, miejscu. Sami pod koła wchodzą. Trudno się mówi. Chyba nie zleweluję do wysoko umiejętności policyjnych. Coś tak mi się wydaje. Jakie w tym Hongkongu rusztowania mają? I chyba na oszczędność idą bambusowe. Jak tam dalej? Tu do góry idzie? Nie idzie. A tu. Ale co się będą martwić? No, może u nas powinni zacząć stosować takie. Co to jest? Jakaś paczka. Skrytka. Retro kombinezon. Widzisz, jakieś trzeba skminić potem. Jakieś fajne gadżety u nich są. Jak to tutaj jest? Wziąłem misję dla triady, a mam podkładać im podsłuch? No, jakieś... Jakieś podejrzeń nabierają. Może no, nawet zwinę. No właśnie, statuetkę mają. Już mówiłem, że to jest. I tu nawet są kucharze. U nas się automatycznie... Patrz na to. Tutaj nie mamy problemu z zapisem. Wszystko automatycznie się zapisuje. Co to za minigierka? Czułość. No to często ciekawe, że jak złapać. Najmniej decybeli musiało być, a nie jak najwięcej. No po prostu chyba miałeś trafić. Nie, że tam gdzie jest najmniej, widzisz? Przez synchronizować dwa na raz. No. Dobrze, że na czas tego nie musiałem robić. Teraz trzeba zakręcić. Fajne są te minigierki. Tylko szkoda, że to jest tak ukazane, że jakieś jest taki menu po prawej i tylko to widzimy, a nie, że tam normalnie animacja jak ręką kręci śrubkę. Według mnie to ciekawsze by było. Ale i tak jest dobrze. I trochę ich jest, są różnorodne, nie powtarzają się co chwilę. Widzisz następne. Co. Wytrych. A gdzieś już widziałem coś podobnego. Splinter Cellu było jakimś, no w jedynce, nie wiem, w późniejszych chyba też. Jak to jest? Aha, i teraz muszę... A w Mafii nie było czasem? Przy kradzieży aut? Tak też się... możliwe.
store? Yeah, sure. Why not? Dobra, to co teraz? Idziemy statuetkę zwrócić. Gdzie tutaj to jest? Jest fajne, że możesz sobie, nie, wybierać, dokąd macie mapę prowadzić. W GTA to trzeba było punkt zaznaczyć, nie? Na mapie. No, trzeba było w mapę wejść. Dobra, dalekiej drogi nie mieliśmy. Dog. Excellent. I understand your sister passed. She was an addict. She couldn't kick it. It's not a very interesting story. I suppose. But in light of that, your chosen career is rather interesting. To me anyway, knowing who you are. You asked me once not to lie to you. And I think in return, you shouldn't ask me about my career. Fair enough. Lepiej nie pytać. Dobra, tylko teraz czego tutaj się uczyć? No widzisz, dalej. Zapytał cię. Nawet. Czy iść dalej tutaj tym górnym paskiem, górny czy pójść pasek w dół? To jest, tyczy się jakby bardziej czego? Obrony? Obrotowy cios piętą, no to jak Chuck Norris. Ale ile X-ów? Uczy się ciężko zapamiętać. Górnego paska się uczy. Potem no, może najwyżej dolnego. Zdaje się, spróbujemy w Chucka Norrisa zabawić. Pewnie tam siedzi nadal. To już jest który? Czwarty cios, którego się nauczyłeś tutaj? Tyle statuetek było. Coś łatwi są tutaj. Dwóch naraz. Starczy im. To jest to samo auto cały czas, czy... O, już chyba nie. Chyba inne wtedy miałem. No może. Fajnie wygląda to miasto w nocy, w deszczu. Może jakąś fajną brykę znajdę. Tak postaram się cały czas nim jeździć, bo takim gruchotem to... Nie warto nawet pakować żadnego cywila. Dobra, gdzie teraz? Zrobimy to wrażenie. Nie może się odzwyczaić co do prawej strony. O, tu jakaś fajna bryka. No, widzisz? Co i do garażu ją. No to kierowcę mogę wsadzić. Gdzie tu jest? Brutalnie to robi. Weź się drzeć cały czas. Ale na narządy jak znalazł. No, nerki sprzedamy.
Gdzie to? Tutaj, nie? Dobra, gdzieś zaparkować muszę ładnie. Ja wiem, że tu można parkować. I thought I'd see if I could talk you into teaching me a few things. Okay, let's go. First thing is make sure the coast is clear. Better get rid of that cop somehow. Pozbyć się gliniarza. Ciekawe dlaczego. Excuse me, officer? Yes? What is it? Yeah, I saw what looked like a drug deal a couple minutes ago. Over there. Thanks for the tip, sir. I'll check it out. Jak go w balona zrobił? Drug deal, huh? Nchawa, I have to say though, the cops in this town are kind of dumb. Oh, right. When I feel restless, I come out here and hotwire a camera, just for fun. Hotwire? Why not just hack it? I don't have the software to do that. Let me show you how the pros do it. I'll keep an eye out if the police come back. I don't think I can sweet talk them like you did, though. Dobra, kamerkę, kamerkę, gdzie jest wspólne kamerka? Tematy. Hakowanie kamer. Mam minutę na to. Jak? Wytrawny haker? Jasny gwint. Poradzi sobie w minutę. Dobra, czy już piątki ruszać nie muszę? Dwójkę, to... czwórkę użyj. Dwójka, czwórka. I szóstkę. No jak trafiam, to jakie tu jeszcze? Siedem. Osiem i dziewięć musi być. Skąd siódemkę wiesz? Już użyłeś. No zamień je. Kurde, zapomniałem o tym. No i... Już 10 sekund ci zostało. Wyhakowanie kamer było takie proste. That was, like, pretty fun. I didn't know you were so into tech stuff. Yeah, no jak mówili, odpowiedni soft wystarczy. You know, I still don't know your name. What do you mean? Well, look at my address book. You're still just not pinged to me. That's cute. I like that. So you want to set me straight? Eventually. Most likely. All right. I guess we'll see what it takes to get it out of you. Eventually. Let me show you how the pros do it. Yeah? You gonna show me how to hack a camera? Sport. Jakie tam? PC, hard driver. Będę mógł ten parasol podnieść. Nawet go będę musiał chyba go koleś jakoś pozbawić. No niestety. Ciekawe, czy otworzyć możesz. Aj. A na tu? No, jak przytrzymasz? Wyrzuca. Aha. Rzuc! Jak odleciał! Blady jestem. Zabity trup na miejscu. Dostał parasole. Jeszcze jakie drgawki. Ale ciekawe, że w prawo odleciał, ja... Dobra, karetka bez komentarza. No, zobacz. No. Zobaczymy, co udzieli tobie pomocy. One shot, one kill. Gdzie on pobiegł? A, jakieś bugi chyba. Coś nie do końca zgrane. Ale widać, że ta gra w żadnym aspekcie od GTA nie jest gorsza. Dobra. Idź po swoje auto, zobacz, no właśnie, chcę. Pasażer w bagażniku nadal siedzi. No dalej, nie zatykaj się. Weź klucz. O, chyba już go nie ma.
No, wydać misja kasuje. Ale to jest dobre, w każdym samochodzie broń. Albo karetkę zwiń. Ja tam z karetką. Sprawa, nalot policyjny. Dobra, sprawę nową robimy. Dwie misje dla policji są naraz? A dla triady niczego nie ma? Nie. Ale już zaczynają podejrzewać, że masz coś z glinami wspólnego. To jest kwestia... Ale teraz umieścił pluskwę, więc będzie wiedział, o czym gadaje, będzie miał się tłumaczyć od tego. Away. I'm glad you're here. What do you know about the underground racing circuit? Well, they drive fast. Brzmi ciekawie. Ciekawe, czy będą się ścigać. That's manslaughter at best. But these last couple of files don't feel like manslaughter to me. It's got more of a deliberate feel to it. You want me to check it out? Yeah. Get into the circuit and see what you can find out. All right. See you. Co się zrypało? Jak jakieś problemy, to dajcie znać. Nie wiem, po tej stronie wydaje się wszystko w porządku. Co by ludzie zrobili bez komórek? Yeah. I'm Wei. Wei Shen. You up for a race? Yeah, sure. As long as you don't mind losing. Z tym cięciem nie wiem, to chyba Twitch jakieś z jego serwery, coś nie ogarniają. Dostałeś brykę. Wiejski tuning. Z tyłu masz tą świąt... No, no właśnie, ale to już nie mogę spalić. Ścigacze opony pękną jak GTA. Wątpię w to. Nie rozbij tej bryki. Jak zakukać można? Nie wiem, czy to będzie ciekawe wyścigi przy takim modelu jazdy. Do tyłu. Wiem. Zapewne nie będą zwykłe wyścigi.
No, no, jak to nitra nie mam, zobacz. No. Tutaj nitro w każdym aucie. No rzeczywiście. Przybliża się do nich dzięki temu. Śmiesznie to wygląda. Możesz ich taranować zapewne. Nie, no z kulturką, nie? Nie będziemy... Ani kamery z wnętrza nie możesz włączyć. Może coś u ciebie jakieś problemy są? Tylko nie wiem. Stronę odśwież, że to coś pomoże. Good win. Lucky for you, those Amars kept getting in the way. One in a million shot. You want a rematch? Yeah, sure. I'll take you. You ready for the big time? Let me know. Everybody knows I'm the best driver in the city. Everyone! Oh yeah? I'll take you down too, hotshot. Just as soon as my car is fixed. No ale może tylko głosu z gry nie ma, a gadanie będzie słyszał. Bo różne sprawy tutaj, rzeczy się dzieją nieraz na streamach. Co tutaj jest? Też może dwie drogi. To może zablokowane i tak tego nie. Spowolnienie po strzałach z wyskoku. Czyżby Max Payne? Możliwe. Bezkolizyjna jazda. 30 sekund. 18 teraz. Długo nie umiesz jeździć bez kolizji. So he made me take it, and now he's gone, and I don't know what to do with it. Charlie,
He's one of Dog Eye's people, right? Yes, and you took over, right? So in a way, the gun is yours too. You'll take it, won't you? No, z chęcią. Sure, I'll take it. That's it? That's your big problem. Yes, thank you so much, Wei. I knew I was right to trust you. Don't worry, Tiffany. I'll take care of it. Thanks, Wei. You're the greatest. Rzeczywiście, wcześniej nie miałeś pistoletu żadnego. Ale jakoś nie odczuwałem tego braku. Tyle godzin z tą grą. Bez strzelania. Bicie całe, a teraz jak to wyciągnąć, to ognata? Hello? Raymond, I got something. What is it? Something for ballistics. A weapon belonging to one of Dog Eye's men. Do you know Charlie Pang? Wait, how did you get Charlie Pang's gun? Never mind. Can you use it? Dobra, mogę to jakoś wyciągnąć? Do góry chyba. Nie, no to komórka, nie? Aha. Nie wiem. Z lewej. No właśnie widziałem, co się świeci. Ciekawe, co tym razem. No. Jakiś safe chyba otwierasz. Nie kapuje. No kiedy to osiągnie zielony pułap, się zatrzymujesz. No ale tu chodzi o... Bo jak wolno tym kręcę, to tu nie ma... Czekaj. Jak wolno kręcę, nic się nie dzieje. Może musisz w odpowiednim momencie na... Dobra, coś się zrobiło. No, no i co mu nie pasowało? Będzie 3 to było. Aha, dobra, dobra, kumam. Przy początku, nie? Dwójka. No się to trochę zajęło. Pan Black. Andrew? What are you doing here? Where's Raymond? This is something I wanted to handle personally, Wei. Do you have Charlie Pang's gun? Yeah. I'm sure you've noticed that guns are something of a rarity in Hong Kong. Może jeszcze nie mogę używać tej broni, bo ona jest taka... So who's the dead guy? Fabularna, że tak powiem. Officer Shen, take up a firing position. No teraz mnie uczą. Długo potrafił się obejść bez broni.
You think you can rip me off? Whoa, hang on. Let's just talk about this. Oh, hello, fuck you. Let's go. Damn it. You go there. Co tu się dzieje? Masz telewizor zniszczyć. Aha. No. No oni tam się strzelają, a ja jakieś gówna rozwalam. Strzały na oślep. Wytrzymali na te strzały. O jak? Twarde koksy. A tu jeszcze jest. Zobacz to! No, prawie jak Max Payne. Gdzie ja mam go do końca zabić? Przez ten wyskok? Chyba. A, ja masz dwóch zabić z wyskoku. Dwie strzały, żeby oponę przebić. Your weapon, officer. Good firing, Wei. Pendrew! What are you doing? I told you he wasn't important. Now he is. He's going to help us nail Charlie Pang. It's for the greater good, Wei. You understand? I don't think I do, sir. Wei, I know who you are. You're just like me. You do what must be done. Local PD is on their way. You should go. A dlaczego go zabił? Też tego dobrze nie wiem. Z motoru jakoś strzelać idzie? A te punkty policyjne dawały ci jakieś... Spowolnienie przez... Że dłużej chyba może być. Po prostu dłużej trwa. Cieknij glinia, no kurde. Dziwnie się tym motorem jedzie. No chyba nie będzie kłopot. Widzisz, ważna sprawa. No a, no to wiem co to jest. A, skakanie na inny pojazd. Zaatakowano restaurację. Znów nie po tej stronie jadę. Ja wspinaczkę przez po autobusie. Dobra, dokąd teraz? Zemsta, trop kozaka. Nie no, musi restaurację ratować. Nalot policyjny. Restauracja jest... No to chyba to. Najważniejsza, gdzie będziesz jadł? Jaka Jak męża? Zniszczą restaurację pani Chu? Taka muzyczka.
relaksująca. Nie, zostawimy tą stację. Całe auto zmienię. To już stacja też inna. A na razie nie słyszałem w tych stacjach radiowych jakichś fajnych kawałków. Bo to jest kultura inna. To nie chodzi o to, że tutaj masz stąd mieć jakąś muzę, to masz mieć... Ale coś fajnego mogliby dać. Rozumiem, ale nie, to nie o to chodzi, ma się, wiesz, ja poznać tę kulturę chińską, nie? Zobaczyć. Na pewno to są jest taka muzyka jak, wiesz, w tamtych klimatach. No też coś powinno być... Może ciekawszego. Co tutaj chodzi? Zhakuj kamerę. No bo jesteś... A, tam. Musisz jechać, restaurację odbijać. O, zostaw, cofnij. Tamta muzyczka mi się podobała. Trochę muzyki klasycznej. Niedobrze, niedobrze. Winston, I just heard. Your mother? She's fine. The two of our people. Teraz przynajmniej są tak ubrani jak oni wszyscy. The police are there now. Pod koszulką. You went after your family? Hello? Everyone's outside. What are you trying to say? Fine. Listen up! We're hitting a sweatshop on the waterfront. All his trucks move to that place. It's how he makes his money. I want it burned to the ground. Siwa runs the operation. Put that punk Gerton in the shadow grave. Hey, don't turn me here. It's over. Winston, are you sure about this? Of course, I'm fucking sure. Look, what's the chairman gonna say when he finds his warehouse floating in the ocean? He's not gonna like it. But there's no way Dog Eyes walks away from this. So burn the warehouse, but take Siwa alive. Put him to work for you. And give the chairman a bigger cut than he was getting from Dog Eyes. Okay. Okay, okay, do it. Bring him alive. Right, boss. Jesteś mózgiem całej tej operacji. Jedyna osoba chyba, która logicznie myśli tam. Dog Eyes gotta know he fucked with the wrong people. Yeah, no kidding. Mnie to ciekawi, jak to jest. We're short a gun. You're good with your hands, Shen. Let's see what you can do without iron. Jednego dnia. Shouldn't go in shooting anyway. Potrafi być 30 widzów. A innego 3. This is Dog Eyes, bigot. Are you insane? You want me unarmed? You're the new guy. Once you're inside, find your own gun and use it. Believe me, you better have some bodies on you before the night is over. I want to see proof that you're not a cop. As far as I'm concerned, there's only one test that matters. All right. So you want me to kill one of Dog Eyes' drug dealers to prove it? Tak powinien być. Przez niecałą godzinę. Tak mi się... No tak mniej więcej będzie. Alright, here's the plan. Go to the back door. I'll look around, you wait for my signal to attack. No zobaczymy, jaka tu jadka będzie. Albo i nie. Co tu się stało? Obraz na chwilę był czarny. Silver. Thinking of getting one for my girl. On what
Zemsta będzie krwawa. O kurde. Od tyłu się atakują. A jak się opanuje ten system, to nie ma jakiegoś kłopotu. Dobra, co go tutaj wpakować? Do pudła. No właśnie, chciałem. Wyrywa się. Jak wyciągnąć ten pistolet, kiedy ja chcę? Wszystko mi powiedzieli, ale to nie. RB? Może? No to na pewno... Wszystko po kolei, dusze i nic. Baza wirusów programu Avast została zaktualizowana. Zapewne kiedy będziesz mówić... Baza wirusów programu Avast została zaktualizowana. Zapaśnicy tam muszę uważać bardziej. Ich chwytać nie mogę. No i dalej, atakuj. Tych zapaśników? No patrz co się dzieje, jak takiego chwytam. No chyba ten akurat nie był zapaśnik, ale ten, o widzisz? O! O kurde no. Mówiłem, że łatwo idzie i teraz mam. Będziesz musiał się postarać. No i co? Jak? O co tutaj chodziło? Chyba ci udusił. Dźwignię ci założył. Ciekawe gdzie? Chyba na pachy. Możliwe. No jasne. Teraz idziesz szybko i ładujesz się na chatę. Miotły masz. Może pójdziemy chwycić. Nie idzie. Szybko z nimi rozprawię. Tu jeszcze jest? No, a możesz ty. Zbutować. No, leżąc sobie się nie bije. Dobra, teraz po zapaśników idziemy. Nawet mi się adrenalina doładuje, to... Będą być lepiej dużo. Zapomniałem, że tego chwytać nie mogę, gościa. Poplamił. No i teraz bez kłopotów. Piecy. Do pieca! No to teraz próbujemy wrzucić do pieca.
Kurczak zrożna. O, ta gra naprawdę potrafi brutalna być. No to dobrze, że się nie hamują. A z tym co robimy? Znów do pieca? Tego do lodówki. A to tego następnego. A ciekawe jakbyś... Możesz ty... Nóż ma! Patrz, pali się jeszcze. Się jeszcze rusza. Żyje. Co tutaj? A, coś zlamiłem. Chyba wiem, co miałem zrobić. Żeby go tak i rozbroić. No właśnie. Żyje jeszcze? Powiedzmy, że tym jednym skokiem go załatwiliśmy. O, jak trzyma profesjonalnie tę broń. Widać, że gliniarz. No, jak prawdziwy glina. O, teraz szczelnina. Ale jakoś na tym samouczku dużo większe było to zwolnienie. To było prawie nieodczuwalne. Trochę było, ale to nie to co tam. Już tam czas prawie stawał w miejscu. Aj. O, coś tam widzę do rozwalenia. Mi to efektownie. O, ale odleciał. Dobra, kto tu jeszcze jest? Szkoda, że dwóch nie idzie chwycić. Ciekawe jakbyś... Jakby miał to zrobić. No jak? Ale dwa pistolety. No tak. Aha. Więc co chwilę przecież gdzieś leżą. Jak premiowany jest headshot do punktów triady. Strzał w głowę. Widzisz, 30 punktów od razu. Ojeju. Chyba zginę. No, chowaj się! Musisz się chować. O. Ale jak cało poplamione krwi. Będziesz musiał się przebrać. Kto to podpalił? Nie wiem, ale teraz ma będzie ciekawy pościg. Jego mam żywcem, o kurde. Żywcem złapać, nie? Tak.
Gdzie on jest? No, masz na mapie. No wiem, ale gdzieś na dole jest znaczek, że na innym poziomie. Gdzie on zlazł? To jest moje pytanie. Tu po schodach. My tam schodów nie uznajemy. To on. No musisz biec z nim. No całkiem fajna animacja. I jeszcze... A tak to nie strzelają, a jak go zabiją? No to właśnie masz zrobić, aby go nie zabili. Nietkniętego, no ciekawe. I ci zwiał. O, policyjny motor. Jak zapala. O, to będzie ciężki pościg. Chociaż już na ulicę wyjechaliśmy, to będzie gładko. No, ktoś mu kazał się tam rąbnąć. No i tu ci dopiero uczą się wyskakiwać z pojazdów. Niepowodzeniem. No, ale to są ładne wciski. Jakoś cały czas nic mu nie było, a wsiadłem do auta, gdzie on był i od razu ranny jest. Musiał dostać, jak wsiadałeś do tego auta. Czekajcie, teraz też tak będzie. Are you fucking done? Okay, I'm done. Już teraz go nie uszkodziłeś. Musiałeś za brutalnie wejść. O-o. Musisz się jakoś wycofać. Dog eyes. Dog eyes? Motherfucker, I get paid by dog eyes, but all my product goes to Big Smile Lee. You wanna fuck with him? I just did. You dumb bastards got any idea how badly this is going to fuck things? Hey, ask me if I care. My product is what makes the whole triad work. I don't give a shit about your product, and you keep talking about it, I'm liable to forget I promised to bring you in alive. What the hell is wrong with you? You know what? I'm sick of it. That was fucking crazy! See you. Nice to motherfucking meet you. From tonight on, your partnership with Dog Eyes is done. Take a ride. We can talk about the terms of your new partnership. Jaki widać ważny ten gościu. Did good. Here. A little token of my respect.
No, jaki plik gruby. I get the feeling things are looking up for the Water Street boys. Thanks, boss. Hey, man. Look, I don't do this often. But, I'm sorry, I was wrong about you. You show your true colors tonight, brother. Dopiero jak zabijesz kilku gości, to wtedy zaczynają ci ufać. O, nowy poziom. A tu zacząłem dół rozwijać, to będę tą dolną linię. Ale wydaje mi się... A nie, mogę wyciągać broń. Nie rzucaj! Jak ją schować? Będą reagować? Komuś do bagażnika go wrzucimy. Pasażer na gapę. Pojedzie? A, ucieka. Nie pojedzie. Dobra, już sam schował broń. No to jak tu już mamy bagaż. No ale wsiadaj. A jak strzelać z auta? W bullet time chyba jest. To jest zwolniony czas. No. To mi się przyda do wymanewrowania nieraz. O, tak jak teraz. Co tutaj jest? Oj. Pijak nie żyje. Miałeś pomóc chyba pijak. Nie, miałem go ciągnąć od sklepu, no, po prostu, a go nie. Przez przypadek zabiłem. A nie miałeś go poturbowywać. Ciekawe, czy samemu idzie się upić. Tak jak GTA to było. Muszę uważać, bo znowu go w coś właduje. Od razu gnata wyciąga. Od razu wychodzą. No tu był ten sklep, nie? Dobra, co tutaj mamy? Łatwizna, trop kozaka, nalot policyjny. A dla triady nic nie ma? Nie. Jakaś bryczka fajna. No, nigdzie nic nie widzę. Zobaczymy te. No i gdzie reszta znikła?
Jakie fajne samochody. A czemu ja takie dziadostwo muszę mieć? Bo tego chyba dostałeś od kogoś. Ciekawe, czy w garażu będzie. O, i co teraz? Mogę powtórzyć? Zacznij od punktu kontrolnego. Za daleko ci uciekł. No już tam była końcówka, nie? I byłem drugi. No to po tym wyścigu chyba skończymy. Sleeping Dogs. No nie chciałem. Następna część będzie zapewne jutro. Teraz jeszcze gorzej. Auto gówniane. Nawet twoje nitro ci nie pomaga. Ile jest? Połowa wyścigu. Sipnę do przodu, ale tego pierwszego to nie wiem, czy dam radę. Jak łeb w łeb tam jadą. No i teraz nitro twoje. No nawet nie potrzeba. Dobra, i na tym będziemy kończyć. Dzięki za uwagę i zapraszamy ponownie. Do zobaczenia. Do jutra.